Witam, z tej strony weteran. Dzisiaj korzystając z tego, że przyjechałem spróbować znów zaboleniem głębiej, bo o koniec z ostatnich dwóch silników odeszły z ostatnią wodą. Próbowałem parę razy, ale normalnie studnia. Także przy okazji właśnie jak tutaj przyjechałem, postanowiłem Wam nagrać recenzję z zakupu ostatnich woblerów z AliExpress. Pokażę Wam, o co chodzi. Takie trzy woblerki. Kupiłem je na próbę z myślą właśnie o jesiennych boleniach. Tu jest takie strasznie ostrą ma tą kuchiczkę. Tu jest taki wobler cykadowy. Mam taki. Ostatnio nawet to złapałem woblera. Pokażę Wam. Czepi zawsze. O, taki woblerek. To jest taki cykada. No to kupiłem, to jest chyba firmy Dorado. No i postanowiłem zobaczyć na AliExpress, czy nie mają czegoś podobnego. Mimo że wprowadzili ten VAT, to niektóre rzeczy jednak można kupić taniej. A jeżeli dobre będą, no to dokupię. Także jeszcze raz, taki woblerek. No i takie dwa woblerki. Też niby ciężarem, już takie w miarę. No i właśnie do obławiania trochę głębiej. No i do tego jeszcze już to z myślą o koniach, taką cykatkę. Zobaczymy zaraz, jak to będzie chodzić, jak to się będzie sprawować. To było kupić, jednak lepiej tu w Polsce wydać trochę więcej. Zaraz Wam wszystko pokażę. Na pierwszy ogień pójdzie ten woblerek. O. No wykonanie można powiedzieć, że eleganckie. Kotwice też wyglądają na w miarę porządne. Ostre są, nie ma co mówić. No, ale tak dla bezpieczeństwa, jeżeli by ktoś chciał, to na pewno z tych chińskich kotwic, no to trzeba wymieniać. No i teraz zobaczymy, jak to będzie pracować. Nie wiem, czy będziecie widzieć, bo tutaj woda jest mało przezroczysta. Raz. A, ale pięknie drży. Bym powiedział, że nawet lepiej chodzi jak ten Dorado. A. Także od razu Wam powiem, że na pewno dokupię tego, bo cenowo jednak jest dużo lepiej wychodzi. Następny wobler. O. W opisie podam Wam odnośniki do tych woblerów. A! Ostrawe. Te kotwice. Mówię, wyglądają na nawet. Czuć lekko, że się uginają, ale podejrzewam, że nie są takie złe. Dobra, teraz zobaczymy, jak się sprawuje w wodzie. Ten już te drgania ma takie, można powiedzieć, mniej agresywne. Bardziej zamiata ogonem. No.
A, tu po powierzchni pociągnę, to nawet widać wyraźnie. I teraz tylko od nas zależy, jak głęboko go puścimy. I widzę jeszcze jedną sprawę. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie, raczej nie. Musicie mi uwierzyć na słowo, że w momencie, jak popuszczam, to ładnie lusterkuje. O, tak. Czyli też można go stosować i na sandacze, i takie trochę złapać jakby z podbicia. O, pięknie lusterkuje. Dobra, czyli następny jest do kupienia. Następna dawka. A, chyba będę musiał kupić. Rzuciłem i zawadł od razu. No niestety, tamten wobler nie będzie udane złapać ryby. Urwałem. No ale chociaż wystąpi w telewizji. Zobaczymy teraz trzeci. To jest niby ten sam rodzaj, tego samego sprzedawcy, tylko cięższy i dłuższy trochę. Zobaczymy, jak ten będzie pracował. Mi się zdaje, czy grzechotkę ma? No, grzechotkę ma. No też zawija ogonem, tak jak tamten. Podobną pracę ma, czyli też lusterkuje. Także jakby tu powiedzieć, na pewno pierwszy wobler kupię i drugi, no ten zastanowi się jeszcze. Praca jest dużo wolniejsza, no ale będzie wiedzieć, co o tym myśleć, czy warto kupować, czy nie. No i teraz ostatnia cynęta. Kikatka. Idziemy z myślą właśnie o koniach. Trochę jest. A, pięknie chodzi. Powiem wam, że. A ty jeszcze w nurcie. Jest kilka kolorów tej cykady, także każdy może sobie dobrać. Dobra, nie będę zawracał wam więcej głowy. No. Cztery otwory ma, także możemy sobie regulować, jak ma mocno nurkować, jak ma mocno pracować. No tylko tak jak powiedziałem, tutaj to już na pewno zmienię kotwice, bo to jakieś białe, nie wiadomo nawet co to jest. Ostre niby są, ale takie podejrzane. Na pewno trzeba będzie kotwice zmienić. Nie wiem, czy będzie widać. Mam nadzieję, że tak. Zobaczcie sobie, jak to jest wędka do 21 gram. Zobaczcie, jak czubek drży ładnie.
jak ciągnę tą cykadę. Podsumowując, pierwszy wobbler, ten cykadowaty, na pewno kupuję. Drugi pewnie też, chociaż myślałem, że będzie na bolenie, ale pewnie bardziej na sandacze, albo takie bolenie już naprawdę późno jesienne. No a ten trzeci, większy, ze względu na taką wolną pracę, to jednak chyba sobie troszkę da, ten sobie chyba daruje. No i na pewno dokupię jeszcze tej cykady. Jeżeli się komuś to przyda, no to super. Jak się filmik podobał, to jak zawsze, łapka w górę, najlepiej subskrypcja i dzwoneczek, żeby być na bieżąco.